mamy Mistrzostwa Europy, finał Mistrzostwa Europy w skuterach wodnych. Zawodników mamy z całej Europy, Francja, Portugalia, nie będę wymieniał kraju, bo każdy wie, jakie kraje są w Europie, tak, ale jest około 120 zawodników, topowa czołówka światowa, także najlepsi zawodnicy ze świata są tutaj. Jest 15 klas, no wiadomo, tutaj walczymy o złoty medal Mistrzostw Europy, tak, bo już w niedzielę będą rozdane medale. Sponsorem nagród, mój główny sponsor Adriatyka, będą fajne zegarki do wygrania. Będzie parada flag, na pewno zawodnicy przyjadą z flagami. Będzie można to zobaczyć, bo w kołełku będą jechali. Będzie freestyle, konkurencja freestyle też bardzo widowiskowa. Ja jestem współorganizatorem i startuję w klasie GP1. Finał Mistrzostw Europy w skuterach wodnych, które odbywa się w Ełku, jest bardzo ważnym wydarzeniem. Cieszę się, że odbywa się i to w naszym mieście. I za sprawą ełczanina Andrzeja Wiśniewskiego z Black Shadows Power Team, to bardzo fajne, że ełczanie też przyczyniają się do tego, żeby promować nasze miasto. Ta impreza ma kilka wymiarów. Po pierwsze turystyczny. Przyjechało ponad 120 zawodników z całej Europy wraz ze swoimi rodzinami, przyjaciółmi. To jest blisko 1000 osób. Dzięki temu restauracje, puby mogą dobrze funkcjonować. Przedłużamy sezon turystyczny. Promujemy miasto w Polsce i w Europie. Media europejskie piszą o Ełku, ale też jest ważne, że można poznać tę część Mazur, poznać jezioro Ełskie, które według opinii zawodników jest bardzo dobrym akwenem do organizacji zawodów. My mamy oczywiście doświadczenie w organizacji zawodów skuterowych rangi Mistrzostw Polski. Dziękuję bardzo za zaproszenie mnie tutaj. To jest piękne miejsce. Jestem tu pierwszy raz w Polsce, w mieście Ełk. Ełk jest bardzo piękny. Organizacja też jest świetna. Jezioro jest stworzone do pływania. Pogoda też dopisuje. Cieszę się bardzo, że tu jestem. Ja jestem from Latvia. Krista Uzer. Nazywam się Marcin Senda, startuję w kategorii GP2. Teraz miałem wyścig, ukończyłem na drugim miejscu. Przede mną jeszcze dwa biegi, zobaczymy jak to się poukłada. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Tor jest bardzo wymagający, bardzo szybki. No i też jest techniczny na podwójnym torze, że trzeba bardzo się mocno trzymać skutera, żeby nie wypaść też z niego. Mam na imię Lino i jestem z Portugalii. Ełk jest bardzo pięknym miejscem i są tutaj dobre warunki do pływania. Chętnie przyjadę tutaj w przyszłym roku, jeśli znów będą odbywać się zawody.
Jesteśmy wszyscy z Litwy. Event bardzo fajny, miejsce bardzo fajne, organizacja, wszystko bardzo fajne. To drugi event Europy i ja myślę, co to jest najlepszy event. Organizacja, wszystko, ja myślę, ładno, bardzo fajne. Ja myślę, jeśli następny rok będzie taka że sama impreza, przyjedziemy więcej z Litwy. Trasa jest taka bardzo szybka, no jest czas trasy taki, który bardzo szybki, a inna trasa jest taka, no, techniczna. To ja myślę, co jedna z najlepszych tras, co była do mnie.